W ostatnim czasie dużo dzieje się w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Kutnie. Była rewolucja biletowa oraz zmiana rozkładu jazdy. Teraz czas na ekologiczne autobusy. Od 7 do 16 września autobus elektryczny kursuje po ulicach miasta Kutno. Są to testy przed zakupem 6 elektrycznych pojazdów. Od 7 września na ulicach naszego miasta jeździ autobus elektryczny. Jest to autobus, który jeździ na testach z firmy Solaris. Jest to drugi autobus, który jeździ w naszej firmie po ulicach naszego miasta na testach. Następnym autobusem, który tutaj będziemy widzieli na ulicach naszego miasta, będzie to autobus firmy marki Volvo bezpośrednio, który przyjeżdża z Wrocławia. Ten autobus, którym w dniu dzisiejszym znajdujemy się, będzie jeździł do 17 września z firmy Solaris. Zbieramy my cenne doświadczenia, zapisujemy te codzienne doświadczenia i chcielibyśmy jak najwięcej dowiedzieć się o funkcjonowaniu takich autobusów. Miasto przygotowuje się też bezpośrednio w ogłoszeniu przetargu na zakup 6 nowych autobusów elektrycznych, które będą jeździły po naszym mieście. I dlatego te doświadczenia, które tutaj zbieramy na dzień dzisiejszy, są bardzo cenne. I doświadczenie dla nas przede wszystkim, dla firmy, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w obsłudze pasażerów, czyli w obsłudze przede wszystkim państwa. Jest to jeden z 2 autobusów testowych. Przetarg na dostawę elektrycznych autobusów dla MZK prawdopodobnie zostanie rozpisany w ciągu najbliższych tygodni. Zakup będzie realizowany ze środków europejskich.